Thank you. Słuchajcie, no jesteśmy na hamburgerkach, bo po prostu jakie posmakowaliśmy za pierwszym razem, tak teraz nie możemy przestać je jeść. Tobie nie za wygodnie? Co wcinasz? Takie jajeczka i masz taką sałateczkę? Z owoców? Co wy robicie? Plan dnia. Plan dnia? O kurczę, poważna sprawa. Później właśnie dzień mija, 17:20 i nagle niewiele zrobione, dzień minął i trzeba to jakoś chyba lepiej wszystko zaplanować, tak? A to awokado tutaj to co one robi? Dojrzewa? O kurde, dojrzewa. Ciekawe, czy one tak tutaj dojrzeje? No, powinno chyba dojrzeć, no bo przecież co? Czemu nie? Przez ostatnie kilka dni znowu pogoda jest taka średnia na Phuket. Ostatnio wiały takie mocne wiatry, jeszcze dzisiaj w nocy bardzo mocno wiało. Dość też tak pochmurnie od rana dzisiaj, teraz to już w ogóle całkowicie zachmurzone. No taka pogoda, no raz lepsza, raz gorsza. Nie wiem, czy już wam to kiedyś pokazywałem, ale jak pokazywałem, to pokażę dzisiaj jeszcze raz. Wiecie, że tutaj mamy w kaskach takie zamykane coś i dzięki temu wpada nam tutaj na przykład powietrze. Jeśli tutaj właśnie jest tak gorąco w Tajlandii i chce nam się troszeczkę schłodzić, żeby nam tam wiał wiaterek i żeby się nie zagotować podczas jazdy na skuterze w takim upale, no to otwieramy sobie tutaj takie coś, takie zaślepki i wieje nam wiaterek i jest chłodno. Wiem, czy to jest woda z tego tutaj. Z tego tutaj? Nie wiem skąd ta woda jest, ale zaryzykujemy i się jej napijemy. Kiedyś się pytaliśmy w jakiejś innej restauracji, co to mają za wodę, czy taką z kranu, czy coś, a pani powiedziała, nie, to nie z kranu, to taka normalna woda, którą można pić. Tu o to mnie pytaliśmy, ale się napijemy. Często w restauracjach dają taką wodę za darmo, do tego kubeczek z lodem, no i tak sobie można ją po prostu wypić. Ej, patrzcie, jaki blubas, taki sam jak w Pattaji. Tutaj takie za bardzo nie jeżdżą, ten to w ogóle jest pierwszy, który widzę przez ostatnie, nie wiem, tygodnie. Phuket, Rawai, Naihan. O, widzicie? Phuket, Rawai, Naihan, Naiharn chyba? No. No może i kursuje, tylko nie mam pojęcia. Nie wiadomo właśnie skąd, dokładnie z jakiego przystanku, jak go zarezerwować. A szkoda, bo w Pattaji jeżdżą takie po mieście i jest to jeden z najtańszych środków transportu. A tutaj właśnie na Phuket takiego brakuje. Jesteśmy w takiej restauracji przydrożnej. O, tutaj widać nasz pięknie prezentujący się skuterek. A z tyłu mamy meczet, dokładnie tak, właśnie siedzimy naprzeciwko meczetu i w ogóle ta restauracja i ta tutaj okolica to są właśnie takie restauracje muzułmańskie, gdzie na przykład nie wolno tutaj ani sprzedawać, ani spożywać alkoholu. Czyli ani tutaj nie kupimy, ani nie możemy sobie skądś przynieść i się na przykład napić. Nie można też na przykład tutaj przyprowadzać piesków, ani żadnych jakichś innych zwierzątek. A dania przygotowywane są w taki specjalny sposób, nazywa się to halal. Dodatkowym zakazem jest to, że nie wolno tutaj palić papierosów. Thank you. Słuchajcie, no jesteśmy na hamburgerkach, bo po prostu jakie posmakowaliśmy za pierwszym razem, tak teraz nie możemy przestać je jeść. Składają się z chrupiącego kurczaczka, dodatkowo do tego jest jajeczko usmażone, cebulka, ogóreczki. Po prostu jest naprawdę taki wypas, a to wszystko za kilka złotych, bo to jest jakieś 8 zł za takiego hamburgera. O, ale pyszny. Dorka się nie pierdzieli, daje spicy sauce do środka. Zaraz jeszcze mi tutaj poleje. Emma zamówiła sobie takie danie z makaronu, z kurczaczkiem. Wygląda bardzo dobrze, Emma. Za hamburgerki zapłaciliśmy 8 zł, tak jak mówiłem, bo były wypasione. Tak normalnie kosztują 5-6, ale za to, że my tam podobieraliśmy składników, to było 8. A i łącznie za to wszystko zapłaciliśmy 25 zł, czyli najedliśmy się w trójkę, napiliśmy się. Bardzo dobra kolacja, także takie restauracje to polecamy z całego serca. Bardzo dużo ludzi, taka pora, 19:30. To nie ma się co dziwić. O tej porze najwięcej ludzi je kolację. My jesteśmy już po kolacji, ale tutaj akurat są najsmaczniejsze lody chyba w całej Tajlandii, które najbardziej lubimy. Taki to ja mam. Przecież byłem 5 razy na siłowni przez ostatnie pół roku, to już taki brzuszek sam się zrobił. Fan Boba Marleya to by tutaj, ubrałby się tutaj dobrze. Ale strój. O, jeszcze nawet torba taka. Ale jakby ktoś tak wyskoczył w Polsce na miasto, no to by się wyróżniał. Stoimy sobie na światłach, a tu pan nam włączył muzykę. No i elegancko, tak można stać w korku. A korki cholerne jak jasny gwint. Pan policjant kieruje ruchem, ale nie wiem, czy same światła nie byłyby lepsze.